zająbczy renifer. Było super. Jeszcze raz. Gotowy? Tak. Chodź, Bobby. Zjedziemy. Do zobaczenia. Cześć. Zapnij pasy. Bezpiecznej podróży. Wracajmy do domu, kochanie. Kochanie, przyszedł Derek Tynan. Pójdziesz z nim na sanki? Mamy piękny dzień, a ty kochasz jeździć na sankach z Bobbym. Wiem, że ci smutno, ale nie możesz ciągle siedzieć w domu. Daj mi spokój. Nie dziś, Derek. Przyjdź innym razem. Ślicznie ją udekorowałeś. Dziękuję. Czy Jess zjadła kolację? Nie, potrzebuje czasu. Minął już tydzień. Bob, ona ma złamane serce i tylko 10 lat. Ty potrzebowałeś 3 lat, by przeboleć przeprowadzkę Grega Sowella, a miałeś 27 lat. Święta nie zapowiadają się radośnie. Mam pomysł. Jaki? Chyba opiekuje się kangurami w Australii. Nie, to było miesiąc temu. Lata teraz balonem nad Serengeti. Tylko nie ona. Ciocia Millie. Piękna Betty. Jak się miewa moja jedyna bratanica? Świetnie. Tak się cieszę, że przyjechałaś. Witaj, ciociu Millie. Cześć, Bill. Bob. Bill, Bob? Nie, tylko Bob.
A zatem tylko Bobby, przynieś moje bagaże. Wejdź. Święta to czas dla wiary, rodziny, czas na prezenty i indyka. Boże Narodzenie jest jutro, a zatem przybyłam w samą porę. Jessie, masz wyjątkowego gościa. Bobby? Nie, kochanie, ciocia Millie. Prosto z Afryki. Dzień dobry, ciociu. Nie uściskasz starej ciotki? To nie moja Jessie. Taka śliczna, ale smutna. Powiedz cioci, co ci leży na sercu. Chętnie bym coś zjadła. Już robię. Wiem, co czujesz. Wcale nie. Właśnie, że tak. Jakbyś była sama na świecie. W sercu czujesz pustkę. I cokolwiek robisz, ból nie słabnie. Tak? Nie ma mowy, nie będziesz smutna w święta. Co tu począć? Można... Nie, nie da rady. Albo pojedziemy... Nie, za daleko. Zaraz coś wymyślę. Mam. Co? Opowieść. Opowieść? O wielkiej przyjaźni. Ona uleczy twoje serce. Ale pewnie nie chcesz jej słuchać. Proszę, ciociu, opowiedz mi ją. Ale najpierw odpowiesz mi na proste pytanie. Jakie? Wierzysz w świętego Mikołaja? Niektórzy ludzie w niego nie wierzą. Nie wierzą w magię ani w nic innego. Nie ma sensu im opowiadać magicznych historii. Ja wierzę w magię. Wspaniale. Ułóż się wygodnie. Podaj poduszkę. Wiele lat temu żyła niejaka Katie Andrews. Była w twoim wieku. Mam 10 lat. Jak Katie. Była wrażliwą i energiczną dziewczynką. Lecz nie umiała się cieszyć życiem. Nic dziwnego. Życie uprzykrzali jej bracia, Jack i Joe. Czuła się bardzo samotna. Oddaj. Koniec zabawy. Zima była ulubioną porą roku Katie. Wtedy mogła robić to, co kochała najbardziej. Jeździć na łyżwach.
Powinnaś zmienić łyżwy. Czas na kolację. Świetnie jeździ. Chciałabym tak umieć. Pan to Otto Brewer. Wiem o tym. To pani córka? Jestem Sarah Andrews. Katie, nie mówiłaś, że Otto Brewer tu jeździ? Zdobył złoty medal na olimpiadzie. To było wieki temu. Jak się nazywasz? Katie Andrews. Obserwowałem cię. Chcesz się naprawdę nauczyć jeździć? A zatem cię nauczę. Nie mogę patrzeć na to, co wyprawiasz. To uprzejme z pana strony, ale... Ale co? Nie mamy środków. Czy prosiłem o zapłatę? Skądże? Prosiłem o pozwolenie, by ją nauczyć jeździć. Znakomicie. Ale mam dwa warunki. Po pierwsze, będziesz mnie słuchać. A pani kupi córce dobre wyżby. Tato. Najchętniej nie schodziłby z lodowiska. Też mam ten problem. A to Aleksandra, moja nieznośna córka. Sądzi, że jestem za stary, by jeździć. A to Katie Andrews i jej mama. Miło mi poznać. Katie została moją uczennicą. Naprawdę? Tak. Możemy już iść. Do jutra. Nowe łyżwy. Nowe łyżwy. Szkoda, że nie widziałeś, jak się ucieszyła. Niedługo ma urodziny. Sprawmy jej łyżwy. Nie mamy pieniędzy. Dla chłopców zawsze masz. Posłuchaj. Nie chciałem o tym wspominać, ale krążą plotki o kolejnych zwolnieniach. Tak? Ale to tylko plotki. Pomyśl życzenie. Wszystkiego najlepszego, skarbie. Dlaczego ma taki duży prezent? Bo to jej urodziny. To niesprawiedliwe. Dajcie jej otworzyć prezent. Żółte łyżwy? Używane, ale przynajmniej nie do hokeja. Teraz zostaniesz mistrzynią jazdy figurowej. Bananowe łyżwy. Spójrzcie, sunę na bananie. Przestańcie. Żółte łyżwy. Żółte? Jaki obciachowy kolor. Tak ci się wydaje. Dla Katie były to najpiękniejsze łyżwy na świecie.
Od wewnętrznej. Któż słyszał o żółtych łyżwach? Brzydkie. Nie tylko Otto się martwił. Pewnej zimowej nocy, daleko na biegunie północnym, w wiosce świętego Mikołaja pojawił się niezwykły przybysz. Zróbcie miejsce. Z drogi. Siedzisz tu czy pracujesz? Nie czytaj, tylko segreguj. Mikołaju? Obudź się. Szybko, musisz coś zobaczyć. Rybka musi się stoczyć? Za mną. Z którą Anną? Mikołaju, mamy kryzys. Przestań się wydzierać. Jaki kryzys? Błyskawica i Delfi mają potomka. Przecież to nie problem. Świetna wiadomość. Znakomicie. Najwyższy czas, by usłyszeli stukot małych podków. Co tu jeszcze robimy? Chodźmy go zobaczyć. Nie śpieszyłbym się tak. To nie on, tylko ona. To nie wszystko. Upadła na klepisko? Powinna być na wybiegu. Oczywiście. Z drogi. Przestańcie się gapić, to nie cyrk. Błyskawico. Cześć, szefie. Gratulacje. Dziękuję, Mikołaju. Chyba nie jesteś rozczarowany. Czy to nie... Tak, ale co ma na głowie? Cóż, jest niezupełnie... Wygląda jak kucyk. Zresztą Błyskawica i Delfi liczyli na chłopca. Przejąłby po tacie miejsce w zaprzęgu. Ale to niemożliwe. Właśnie. Ale może przysłuży się naszej społeczności w inny sposób. Każdy jest w jakiejś dziedzinie uzdolniony. Będziemy musieli zwołać radę. Jak ją nazwiemy? Nie zwołamy rady w taką śnieżycę. Właśnie, śnieżyca. Dobra robota, Archimedesie. Świetne imię. Śnieżyca. Delfi, podoba ci się to imię? Bardzo. Mogę ci przypomnieć, Mikołaju, że Rada musi zaakceptować każde nowe imię? Archimedesie, a czy ja mogę ci przypomnieć, że Śnieżyca to córka Błyskawicy i Delfi oraz wnuczka Syriusza, słynnego ze wspaniałego lotu? Należy ją traktować z miłością i szacunkiem. Zasługuje na nie. Bez względu na wygląd. Święte słowa, Delfi. Co ty na to? A zatem? Oto Śnieżyca. Zgodnie z naszą tradycją ogłaszam, że stała się pełnoprawnym członkiem stada. Witaj, Śnieżyco. Obyś żyła długo i pomagała nam w wypełnianiu misji, która należy tylko do nas. No dobrze, wystarczy zamieszania. Do pracy.
Ale zamieszanie, jakie wywołały jej narodziny, było jedynie początkiem. Archimedes jej nie znosił. Dla niego liczył się porządek, zasady. Nie wątpię w twoje kompetencje. Wręcz przeciwnie, dzięki tobie wszystko chodzi jak w zegarku. Nie wiem, co by się stało, gdybyśmy nie dotrzymali terminu. Chaos, nie wspominając o tysiącach rozczarowanych dzieci. Nie możemy do tego dopuścić. To dzięki zasadom nadchodzą święta. Świetne hasło. That's a lovely new slogan. Oh, no blow, jakie masło wolę margaryny? Mijały miesiące, zbliżał się grudzień. Mieszkańcy wioski Świętego Mikołaja myśleli tylko o jednym: o Bożym Narodzeniu. Renifery codziennie ćwiczyły przed wigilijnym maratonem. Świetnie, pyszałku. Teraz obrót. Świąteczny nastrój udzielał się wszystkim, także Śnieżycy. Dzień dobry, Afrodyto. Co w nim dobrego? Rozejrzyj się, jest pięknie. Za kogo ona się uważa? Gdy jeden spadnie, wszyscy spadają. Próbowaliście latać? Próbowałem na uprzęży taty. I jak? Zakręciło mi się w głowie. Spróbujemy polatać? To rozrywka dla mężczyzn. Cześć, Śnieżyco. Hej, profesorku juniorze. Nie bawimy się z dziewczynami. Nie musisz być taki wredny. Nie należysz do naszej paczki, a zatem odlatuję. Niesamowite. A chłopaki? Oskarżę się tacie. To ja spadam, chłopaki. Śnieżyco, zaczekaj. Ja biegnę, nie lecę. Cześć, juniorze. Ty naprawdę umiesz latać. Jak to robisz? Myślę tylko w górę i lecę. Co ci szkodzi? Spróbuj. Mam tylko pomyśleć w górę? Właśnie. Wciąż jestem uziemiony. Nie myśl tyle, po prostu spróbuj. Nie myśl, tylko leć. Tylko leć. Kurde, prawie się udało. Spróbuj mnie złapać. Śnieżyco, zwolnij. Boże, lecę. Leciałem. Mój tato się ucieszy. Nie tylko młode renifery czyniły postępy. Także Katie. Pod czujnym okiem trenera radziła sobie coraz lepiej. Na lodowisku czuła się jak ryba w wodzie. Spełniały się jej marzenia. Jesteś gotowa. Na co, Otto? Na pokaz. Ale, żadnego ale. Wracaj do domu, wyśpij się, odpocznij. A jutro przyjdź tu z rodziną. Po co mamy ją oglądać na łyżwach? Chodzimy na wasze mecze hokeja, a zatem wy pójdziecie obejrzeć, jak siostra jeździ na łyżwach. Tato, słyszałeś, co mama powiedziała? Wyobrażasz sobie, jak Katie się czuła, gdy weszła na lód? Gotowa? Katie, nie wywróć się, nie stłucz sobie tyłka. Cicho. Chyba, że nie chcecie dożyć jutra.
Brawo, Katie. Ale życie zawsze szykuje dla nas niespodzianki. Pan Brewer mówi, że ona ma talent. Może za kilka miesięcy... Ted, słuchasz mnie? Co się stało? Dostałem dziś wypowiedzenie w tartaku. Wylali mnie. W mieście znajdę pracę. Mamy się przeprowadzić? Wiesz, że tu daje pracę tylko Tartak Griersona. Nie mamy tu czego szukać. Otto, chcę z tobą zostać. To niemożliwe, moja mała. Rodzina cię potrzebuje. Katie, gdy jeździsz na lodzie, czasem upadasz, ale zawsze się podnosisz i próbujesz jeszcze raz. Zawsze się podnoś, Katie. Żegnaj. Stop. Przestań. Co się stało? Wcale mnie to nie podnosi na duchu. Ale nie doszłam. Opowiedz coś nieżycy. Mówiłaś, że to opowieść o przyjaźni. Dobrze, ale najpierw... Nie, ciociu. Od razu. Dobrze, dziecko, niech będzie. Śnieżyca dorastała. Pewnej nocy odkryła, że umie nie tylko latać. Ma też inne reniferze uzdolnienia. Jakie? W tamtych czasach reniferzyce latały słabo. Złośnica była wyjątkiem. Archimedes zawsze przestrzegał zasady, że nocą można latać tylko, dostawszy pozwolenie. Ale Śnieżyca nie przejmowała się zasadami. Poleciała, bo kochała latać. Śnieżyco, wyleciałaś w nocy bez planu lotu. Złamałaś zasadę B10 pod punkt 143. Nie możesz od tak odlatywać, gdy poczujesz chęć. Kto wymyślił te bzdurne zasady, nie wiesz? Śnieżyco, jesteś uziemiona. To znaczy, nie mogę? Zostaniesz tu, dopóki nie zmienię zdania. To niesprawiedliwe. Szkoda, że nie jesteś jak Afrodyta, córka Kupidyna. Śnieżyca była niepocieszona, ale to wtedy odkryła drugi dar. Nie wierzę, jestem więźniem. Szkoda, że nie jesteś jak Afrodyta, też mi strata. Czasami chciałabym po prostu... Raz siebie widzę, raz nie. Bombowo. Podkowy mnie uwierają. Przydałby mi się pedikur. Dziś na treningu otarłem sobie kopyto. Żona mi radziła namoczyć kopyta w wywarze z lawendy. Lawendy? Łagodzi napięcie. Słyszałeś coś? Dobry wieczór. Taki dobry? Od dawna tu pracujesz? Tak. Lubisz tę pracę? Jesteś z niej dumny? Tak, proszę pana. Tak, jak podejrzewałem. Kodeks P1359, paragraf 11, punkt V12, ustęp T4. Ścieżka powinna być szersza. Praca czeka. Głupek. Who did that?
Kto to był? Nikogo nie widziałem. Nie? Potknął się pan? Ktoś mnie popchnął. Niesłychane. Ktokolwiek to zrobił. Widziałeś kto? Nikogo nie widziałem. Nie dostaniesz premii. Jak to? Widziałeś, jak się wściekł? Śnieży, co? Byłaś niewidzialna. Jeremy, widzisz mnie? Muszę to sobie zapamiętać. Zatrzymamy to dla siebie. Ale skoro znasz ten sekret, zdradzę ci kolejny. To niezgodne z zasadami, ale wybieram się na nocny lot. Chcesz się przyłączyć? Dlaczego nie? I tak mam przechlapany. Ile ważysz? Nie wiem. Nie latałam nigdy z bagażem. Bagażem? Dzięki. Będzie stłuczka? Boję się patrzeć. Trzymaj się bagażu. Stłuczka i bagaż zostali przyjaciółmi. Wkrótce potem Śnieżyca odkryła, że posiada jeszcze jeden dar. Koniec. Zaczekaj, ciociu. Jaki dar? Zjadłabyś coś jeszcze? Katie nie spotkała nawet Śnieżycy. Jeszcze się nie zaprzyjaźniły. Opowieść nie może się tu skończyć. Nie pozwoliłaś mi dalej opowiadać. Jak to? Mam opowiedzieć, co się stało, gdy Katie i Otto się pożegnali? Nie powiesz, jaki był trzeci dar Śnieżycy? Nie. Moment, w którym Śnieżyca odkryła swój dar, ma związek z Katie. No dobrze. Ale dlaczego to taki smutny wątek? W każdej opowieści bywają smutniejsze fragmenty. Trzeba ich wysłuchać, by dojść do tych wesołych. Nie bój się tego, co czujesz. To dzięki uczuciom wiemy, że żyjemy. Nad czym skończyłyśmy? Tato, Katie stracił pracę. Katie musiała się pożegnać z Ottonem. Wyobrażasz sobie, jak Katie się czuła, pożegnawszy wszystko, co było jej drogie? Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Tu będziesz miała namiastkę prywatności, kochanie. Pierwszy je zaklepałem? Nieprawda. Wcale nie. Cisza. Joe na górę, Jack na dół. Wygrałem. Tato, to niesprawiedliwe. Frajer. Dlaczego on zawsze wygrywa? Koniec kłótni i nie dokuczajcie siostrze. Nie zostaniemy tu długo, obiecuję. Ostatni to Palant. To jakaś nowa. Dziękuję, Jeffrey. Nieźle. Ramiona do tyłu, ręce szeroko. Wygnij plecy. Zegnij kolana. Tamta dziewczyna nas podgląda, to mnie rozprasza. Nie, Erin, to ty źle się wybiłaś. Dlaczego ona nas szpieguje? Powtórz skok, tylko tym razem się skup. All right.
Zaczynamy zabawę. W berek. Kto zaczyna? Ty. To jazda. Odkładacz z gry. To się nie liczy. Dotknąłem cię. Tak, widziałem. Płaczesz czy latasz? Berek. Mam was. Dam wam, chłopaki, szansę. Za nią. Śnieżyca jest najlepsza. Coś ty, chyba szalona. Popatrz na to. Co tak wolno, chłopcy? Podkowy z ołowiu? Uwaga, małe zamieszanie. Auć, moje poroże. Co oni w niej widzą? Umie latać, wielka sprawa. Oddawaj, odczep się. Ale z was cieniasy. Jesteście tam jeszcze? Co jest, wy miękacie? Coś ty. Dacie się pokonać dziewczynie? Oddaj. Sama sobie weź. Cześć, tato. Mam. Nie na długo. Co tu się dzieje? Gdzie ona jest? Berek. Zaczekajcie. Słyszeliście? Co? Posłuchajcie. Co się stało? Nie jestem pewna. Poszukajmy Jeremiego. Słyszałaś głos? Nie tylko głos. Widziałam dziewczynkę. I nagle ogarnął mnie wielki smutek. Zobaczyłaś dziecko? Tak. Masz ten dar. Jaki? Trzeci reniferzy dar. Dar empatycznej nawigacji. Czego? To dzięki niemu Mikołaj znajduje szczere serca dzieci. Ten dar mają potomkowie profesorka. Ale ja nie. Nie martw się, jeszcze go odkryjesz. Niesamowite, masz wszystkie trzy magiczne dary. Wiesz, co to znaczy? Co? Żaden inny renifer nie miał wszystkich trzech darów. To co mam zrobić? Nic. Inaczej znajdziesz się w tarapatach. Jeremy, była taka smutna. Stłuczko, wysłuchaj mnie choć raz. Zapomnij o dziewczynce. Archimedes stanowczo zabronił kontaktów z ludźmi. Tylko Mikołaj może to robić i tylko w święta. Tu jest, Śnieżyco, to twój tato. Tym razem przeholowałaś. Co mam z tobą począć? Dziękuję za pomoc, Afrodyto. Do usług. Śnieżyco, chodź ze mną. Do zobaczenia, Jeremy. Pamiętaj, co mówiłem. Wracajcie do siebie. Śnieżyca nie wiedziała, co zrobić. Odczuła smutek dziewczynki we własnym sercu. Tak wyraźnie ją ujrzała. Ale złamanie jednego z trzech najważniejszych zakazów Archimedesa byłoby zupełnie nie do pomyślenia. Mamo? Widziałam potwora. Katie, to tylko zły sen. Naprawdę widziałam. Patrzył na mnie. Potworzasty potwór. Wystarczy, do łóżek. Ale naprawdę, tak, kochanie. Już go nie ma. Wolałabyś spać dziś z nami? Ani słowa.
Katie? Przepraszam, że cię przestraszyłam. Proszę, nie krzycz. Kim jesteś? Reniferem z biegu na północnego. Nazywam się Śnieżyca. Renifer Świętego Mikołaja? Tak. Na pewno słyszałaś o moim tacie, Błyskawicy. Inne renifery też tak wyglądają? Nie. Jestem wyjątkowa. Najszybciej latam, potrafię znikać i mam empatykę, czy jak to tam było. To znaczy, że widzę sercem. To dlatego tu jestem. Dlaczego tak się smucisz? Tato stracił pracę i musieliśmy się tu przeprowadzić. Tęsknię za domem i za jazdą na łyżwach. Kocham jeździć na łyżwach. Ale już nie mogę. Dlaczego? Jeśli to najbardziej kochasz, musisz jeździć na łyżwach. Chwila. Ale jak to się robi? Widzisz? Śmiejesz się. Już pomogłam. Wygodnie ci? Uważaj na poroże, bo uderzysz się w oko. Nie chcę cię stresować, ale jesteś moją drugą pasażerką. Gotowa? Trzymaj się, Katie. To właśnie zamierzam. Z góry wszystko wygląda inaczej. Śnieżyco. Trzymaj się, lądujemy. Dobrze? Idealnie. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Zobaczysz. Jak mogłam mnie zostawić samą tak po ciemku? Teraz rozumiem. Jazda na łyżwach to jakby latanie po lodzie. Bawiły się pysznie. Ale... Znowu coś złego? Co się stało, Katie? Nic złego. Kłopoty wzięły się z czegoś dobrego. To prywatny klub, tylko dla członków. Ja tylko... Nie tu twoje miejsce, spadaj. Mówiłam, żebyś sobie poszła. To miejsce dla łyżwiarzy. Umiem jeździć. Słyszałyście? Podglądaczka umie jeździć.
Podglądaczka. Jeżdżę tak dobrze jak wy. Udowodnij. Erin jest mistrzynią klubu i mistrzynią miasta. Chyba, że jesteś nie tylko podglądaczką, ale i tchórzem. Jutro przyjdź tu po naszym treningu, a się przekonamy, jak jeździsz. Jak ci idzie w nowej szkole? Katie? W porządku. Nie martw się, na pewno wkrótce się z kimś zaprzyjaźnisz. Przytrzymaj. Panno Brewer, co za niespodzianka. Dobry wieczór. Gdzie Otto? Nie przyszedł z panią? Nie, kochanie. Katie, mój tato od dawna nie domagał. Był dobrym człowiekiem, choć czasem bywał uszczypliwy. Jazda na lodzie była dla niego najważniejsza. Od wygranej na olimpiadzie nie chciał nikogo uczyć, aż poznał ciebie. Prosił, bym ci to przekazała. Mówił, że byliście do siebie podobni. Najszczęśliwsi na lodowisku. Chyba nie powinnam. Katie, kochasz łyżwy. Nikt cię nie powstrzyma. Otto też mi to powtarzał. Otto był mądrym człowiekiem. Gdyby był tutaj, kazałby ci pokazać tej dziewczynie, co potrafisz. Przecież potrafisz. Dalej, Katie. Do zobaczenia w środku. Dobrze, dziewczęta. Do zobaczenia jutro. Panno Ward, mogę poćwiczyć dłużej? Niedługo mistrzostwa miasta. Słusznie, Erin. Trzeba dużo trenować. Gotowa, podglądaczko? Masz żółte łyżwy? Jak kurczak. Co to było? Śnieżyco? Tu jestem. Nie rób tak. Chcę rywalizować uczciwie. Obiecaj. Obiecuję. Kurczakowe łyżwy, pokaż, co potrafisz. Najpierw ty. Dobrze. Potrafisz, tak? Nieźle.
Co tu się dzieje? Kim jesteś, młoda damo? Katie Andrews. Miałyśmy po panią pójść, panno Ward. Nakryłyśmy ją na jeździe bez pozwolenia. Kłamczucha. Śnieżyco, nie. Koniec treningu. Przebierzcie się i wracajcie do domu. Już. Katie Andrews, tak? Tak, proszę pani. Powinnaś się wytłumaczyć. Zdejmij łyżwy i przyjdź do mojego pokoju. Erin, twój tato się zdenerwuje, jeśli będzie musiał czekać. Wyjaśnij mi, młoda damo, gdzie się nauczyłaś tak pięknie jeździć? W domu, na zamarzniętym stawie. Kto cię uczył? Otto Brewer. Był twoim trenerem? Zna go pani? Swego czasu był najlepszy. Ale przysięgał, że nie będzie uczył. Dlaczego wybrał ciebie? Nie wiem, może dlatego, że kocham jeździć. To widać. Katie, co roku przed świętami odbywają się Mistrzostwa Miasta. Z tego, co widziałam, mogłabyś wziąć w nich udział. Każdy klub może wystawić dwóch łyżwiarzy. Za dwa tygodnie nasz klub przeprowadzi eliminację. Ale ja nie należę do klubu. Nie mamy pieniędzy. Ja się tym zajmę. Co ty na to, Katie Andrews? Katie znów była na lodowisku. Trenowała przed zawodami. Na biegunie zaprzęg Mikołaja też ciężko trenował. Stójcie! Wystarczy. Nieźle jak na czwartą jazdę tego dnia, ale święta za pasem. Musicie być w jeszcze lepszej formie. Więcej ciężarków. Z drogi. Szykujemy się do lotu. Kircyk, Pyszałek, gotowi? Junior, pewnego dnia będziesz latał tak dobrze jak twój tato. Tak sądzisz? Tak. Dasz radę. Gdzie się podziałaś? Musisz uwierzyć w siebie. Masz rację, dam radę. Muszę w siebie uwierzyć. Uwierzyć w siebie. Udało się. Lecę. Śnieżyca potrafi zniknąć? Ciekawe. Nic dziwnego, że jej nie przyłapałem na lataniu. Afrodyto, jesteś porządnym reniferem. Daj spokój. Obserwuj śnieżycę. Daj mi znać, jeśli złamie więcej zasad. Pewnego dnia przegnie pałę i wtedy ją wygnamy. Czy to wystarczająca kara? Przynajmniej będzie to przestrogą dla innych. Śnieżyco. Jesteś. W bagażu. Dlaczego się tak śpieszysz? Co się dzieje? Nie wiem, skąd się dowiedziała, ale Afrodyta powiedziała Archimedesowi, że jesteś niewidzialna. Śnieżyco, to poważna sprawa. Szuka pretekstu, by cię wygnać. Będziesz musiała bardzo uważać. Za bardzo się martwisz. Znam Archimedesa. Lepiej go nie prowokować. Święta tuż, tuż. Nie pozwoli, by coś mu przeszkodziło. On ma rację. To nie jest dobry moment, by wkurzać Archimedesa. O co mi te kłopoty? Najważniejsze, byście na zawodach pojechały równie dobrze. Wtedy wszystko pójdzie jak z płatka. Jestem z was dumna. Pracowałyście naprawdę ciężko. Bierzcie łyżwy i spotykamy się rano na eliminacjach. Katie.
Obudź się. Muszę z tobą porozmawiać. Zaraz przyjdę. Śnieżyco, za wcześnie występ mam dopiero rano. Wiem, ale jestem w tarapatach. Nie powinnam teraz tu być, ale musiałam przylecieć. Nie mogę jutro przyjść. Chciałam ci życzyć powodzenia. Rozumiem. Jeśli jutro nie przyjdziesz, pojadę dla ciebie dziś. Tylko dla ciebie. Przebiorę się. Dobrze, ale się pośpiesz. Coś tu nie gra. Nic ci się nie stało? Ktoś uszkodził moje łyżwy. Jak to? Dlaczego? Dlaczego ktoś był tak złośliwy? Co ja teraz zrobię? Wskakuj. Mam pomysł. Bagażu, to ja. Potrzebuję pomocy. Mogę zaprosić koleżankę? Bardzo zmarzła. To moja przyjaciółka, Katie Andrews. Witaj. Zwariowałaś? Sprowadzenie tu człowieka to złamanie drugiej zasady Archimedesa. Wiele ryzykujemy. Musiałam to zrobić. Dlaczego? Bo ona potrzebuje nowych łyżew. Poroże ci się poluzowało? Nie masz na myśli tego, co myślę, że masz na myśli? Chcę je tylko pożyczyć. Zapomniałaś, jaki jest pierwszy zakaz? Kradnąc zabawkę przeznaczoną dla innego dziecka, ryzykujesz wygnanie. To moja przyjaciółka. Jeremy, dla ciebie zrobiłabym to samo. Przez ciebie oboje wylądujemy na krze lodu z niedźwiedziem polarnym. Dopilnuj, by miała ciepło, zanim wrócę. Dziękuję. No pewnie, i tak nie mam nic innego do roboty, gdy ty szabrujesz. Słyszałam to. I dobrze. Czy to naprawdę trudne? Proszę. Jesteś prawdziwym elfem? Nie, podrabianym. Przepraszam, nigdy nie widziałam elfa. Bo nie powinnaś. Mamy tu zasadę, by nie wpuszczać ludzi. Posłuchaj, Katie. Obiecaj mi, że jak najszybciej zwrócisz te łyżwy. Bo inaczej... oddasz je, prawda? Obiecuję. Powinny pasować. Dziękuję, Śnieżyco. Bagażu, mógłbyś pożyczyć Katie ciepłe ubrania? Czemu nie? Katie, w porządku? Bosko. Niech tylko Archimedes się o tym dowie. Thank you.
Świetnie, Erin. Pojechałaś doskonale. Dziękuję, panno Ward. Czy ktoś widział Katie Andrews? Jest następna. Widzieliście Katie? Jestem. Przepraszam za spóźnienie. Ładny płaszcz. Dziękuję. Podaj mi go. Jak się czujesz? Doskonale. Gotowa? Ostatnia zawodniczka, Katie Andrews. Brawo, Katie. Reprezentantki klubu na tegoroczne mistrzostwa to Erin Scott Pierce i Katie Andrews. Świetnie, Katie. Naprawdę dobrze pojechałaś. Dziękuję. Żałosne, Erin. Słyszałaś? Żałosne. Tatusiu, dałam z siebie wszystko. Czyli za mało. Musisz być lepsza, by wygrać mistrzostwa. Chcesz wygrać? Tak, nie słyszałem. Chcesz być mistrzynią? Tak, tato. To jeść jak mistrzynia, nie jak amatorka. Przebierz się szybko, czekam w samochodzie. Naprawdę dobrze jeździsz. Katie, przepraszam. Zniszczyłam twoje łyżwy. Przepraszam cię. Nic się nie stało. Były stare. I żółte. Śnieżyco? Świetnie ci poszło. Dzięki sobie. Poczekaj na mnie na dachu. Dobrze, ale zaraz potem odlatuję. Gratulacje, kochanie. Doskonale ci poszło.
Świetnie pojechałaś, Katie. Tak, naprawdę świetnie. Kochanie, skąd masz ten płaszcz? Śnieżyco, jesteś tu? Katie, gdzie jesteś? Na górze, mamo. Co tu robisz? Patrzę w gwiazdy. Anna Ward dzwoniła. Erin zniknęła. Jej tato mówi, że nie przyszła do samochodu. Wiesz coś? Nie widziałam jej od występu. Wejdź, tu jest lodowato. Śnieżyco. Tutaj. Słyszałaś? Tak. Tato krzyczał na nią po konkursie. Bardzo się zasmuciła. Pewnie uciekła. Możesz ją znaleźć? Pewnie. Jest w niebezpieczeństwie. Musimy jej pomóc. Ruszamy. Pomocy. Niech mi ktoś pomoże. Pomocy. Tu jest. Erin, nie bój się. Wydostaniemy cię stąd. Podaj mi rękę, wyciągniemy cię. Nie, stracę oparcie. Podaj mi rękę. Dobrze, Erin. Trzymaj się. Spróbuj jeszcze raz. Nie puszczaj. Nie dam rady. Trzymaj. Katie, trzymasz ją? Wyżej, Śnieżyco. Trzymaj się. Erin, prawie nam się udało. Dziękuję, Katie. To moja przyjaciółka Śnieżyca, która jest w niezłych opałach. To ona cię znalazła. Katie, pomoc jest w drodze. Muszę zmykać. Nic już wam nie grozi. Dziękuję, Śnieżyco, za wszystko. Nie ma sprawy. Wracaj do domu. Uważaj na siebie. Do zobaczenia, Katie, ale dopiero po świętach. Wszystko ci wyjaśnię, ale obiecaj, że dochowasz tajemnicy. Erin? Tato? Nic ci nie jest? Cała jesteś lodowata. Chodź, kochanie, wracamy do domu. Łyżwy. Śnieżyco, wracaj. Katie, nie dość już siedzisz na zimnie? Ktoś do ciebie dzwoni, mówi coś o łyżwach. Śnieżyca jest w tarapatach. Sprawa jest naprawdę poważna. Jeremy opowiedział Katie, że Afrodyta widziała ją na biegunie oraz że Śnieżyca złamała wszystkie najważniejsze zakazy. Po pierwsze,
Tylko Mikołaj może się pokazywać ludziom. Po drugie, ludzie nie mają wstępu do wioski. Ale najgorsze było to, że złamała najpoważniejszy zakaz. Ukradła prezent, który był przeznaczony dla innego dziecka. Archimedes zwołał na jutro Radę Starszyzny. Wnioskuje o wygnanie Śnieżycy. Nie może tego zrobić. Może i zrobi. Nie mógłbyś przylecieć tu po łyżwy? Nie. To od nich zaczęły się kłopoty. To jedyne wyjście. Jeremy, to także twoja przyjaciółka. To jedno wielkie nieporozumienie. Wszystko wyjaśnię. Śnieżyco, nie pogarszaj sprawy. Dlaczego nawet mnie nie wysłuchasz? Daj znać, gdybyś zgłodniała. Sam nie zdołam tam dotrzeć. Musisz mnie zabrać. Zrobiłbym dla niej wszystko, ale nie wiem, czy potrafię. Ty się zajmij lataniem, ja pokażę drogę. Okej, wchodzę w to. Jeremy, nic nie widzę. Gdzie jesteśmy? Zaczekaj chwilkę, sprawdzę. To gdzieś tam. Świetna wskazówka. Katie, gdzie jesteś? Tutaj. Jeremy. Katie, to profesorek junior. Juniorze, to Katie. Daj łyżwy i zbiewamy. Ja też muszę tam lecieć. Opowiem Mikołajowi, że to moja wina. Nie zabiorę was obojga. Proszę, Jeremy, to moja wina. Muszę to naprawić. Zabiorę Katie, a ty poczekasz. Jesteś pewien? Dam radę. Znajdę drogę. Mózg mi chyba zamarzł. Idźcie. Wracajcie szybko. Dziękuję, Jeremy. Wrócimy, zanim zdążysz za nami zatęsknić. Pośpieszcie się, nie ubrałem się zbyt ciepło. Dzięki, Jeremy. Pamiętaj, junior, na północ. Północ. Tłuczko, mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Jeśli nie zdusimy tego w zarodku, nasza misja będzie w niebezpieczeństwie. Cóż. Być może masz rację. Ale nie muszę się z tobą zgadzać. Niniejszym rozpoczynam obrady. Zebraliśmy się tu, aby zdecydować o losie Śnieżycy, córki Błyskawicy i Delfi. Jest oskarżona o złamanie trzech podstawowych zasad. Proszę wprowadzić oskarżoną. Szczerze mówiąc, dopuściła się wielu pomniejszych przewinień. Lecz by nie tracić czasu, przejdę do sedna. Złamała pierwszy zakaz. Skontaktowała się z człowiekiem. Z dziewczynką. Po drugie, sprowadziła ją do wioski. I wreszcie ukradła gotowy do wręczenia prezent. Parę łyżek. Były one przeznaczone dla innego dziecka. Nikt wcześniej nie ośmielił się złamać wszystkich zakazów. Nie mam zatem wyboru. Wnioskuję o jej natychmiastowe wygnanie. Nie.
Śnieży, co? Tak, Mikołaju? Czy Archimedes mówi prawdę? Tak. Jak znalazłaś tę dziewczynkę? Usłyszałam, jak krzyczy, poczułam jej smutek i zobaczyłam ją w sercu. Doprawdy? Empatyczna nawigacja. A nie jesteś z rodu profesorków. Powiedz mi, jak się wymykałaś z wioski niepostrzeżenie? Byłam niewidzialna, Mikołaju. Niewidzialna? Potrafisz też latać. Masz zatem wszystkie trzy reniferze dary. Nikt niczego nie ukradł. Kim jesteś? Katie Andrews. To wspólniczka Śnieżycy w zbrodni. Nie masz prawa tu być, dziewucho. Co za bezczelność. Archimedesie, pohamuj się. Uspokój się i usiądź. Daj mi jej wysłuchać. Podejdź, Katie Andrews. Oto te łyżwy. Nie ukradłyśmy ich. Cieszę się, że je zwróciłaś. Na pewno kosztowało cię to wiele wysiłku, co nie zmienia powagi sytuacji. Zasady są potrzebne w każdym społeczeństwie. Nie wolno ich łamać według własnego widzimisię. Powiedz, dlaczego mam zrezygnować z ukarania Śnieżycy za złamanie trzech kardynalnych zasad? Bo to najlepszy renifer na świecie. Nie łamała zasad, bo miała takie widzimisię. Chciała mi tylko pomóc. Zaryzykowała wszystko, by mi pomóc w potrzebie. Odmieniła moje życie. Dzięki niej przestałam być samotna. Zachęciła mnie do rzeczy niemożliwych, do latania. Dała mi wiarę w siebie. Mogłam wrócić na łyżwy. Tego właśnie pragnęłam najbardziej. Razem uratowałyśmy Erin od utonięcia. Nie prosiła o nic w zamian. Tylko o przyjaźń. Jest najlepszą przyjaciółką, jaką mogłabym mieć. Proszę, Mikołaju, daj jej jeszcze jedną szansę. Proszę. Są święta. Nie ma wątpliwości, że ducha świąt najlepiej pojmuje ten, kto daje coś z siebie, nie oczekując nic w zamian. Na takich podstawach opiera się nasza wspólnota. Dobrze, Katie Andrews. Spełnię twoje życzenie i dam Śnieżycy kolejną szansę. Ale zasady. Właśnie, mamy ich zbyt wiele. Jeszcze coś. Co prawda, Archimedesa czasem ponosi, ale zasad istotnie należy się trzymać. Rozumiesz to, Katie? Tak. A ty, mała? Tak. Świetnie. Kiedy Śnieżyca zabierze cię do domu, natychmiast tu wróci.
aby żyć z nami według zasad, które spajają naszą wspólnotę i uzasadniają jej istnienie. Co znaczy, że nigdy więcej się nie zobaczycie. Widzę, że znalazłaś prawdziwą przyjaźń. To cenny dar. Ale uwierz mi, tak trzeba. Zaufaj mi. Obie mi zaufacie? Kocham cię, Śnieżyco. Ja ciebie też, maleńka. Wiesz co? Nie jest tak źle. Wystarczy, że zamknę oczy i będę przy tobie. Jeśli będziesz się zastanawiać, jak mi leci, zamknij oczy i pomyśl o mnie. Możemy już lecieć? Nie znoszę pożegnań. Żegnaj, Katie. Żegnaj. Żegnaj, Katie. Bagażu, płaczesz? Co? Skądże? Leć. Wesołych świąt, Katie. Katie nigdy więcej nie ujrzała błyskawicy. Patrzyła, jak przyjaciółka odlatuje ku zorzy polarnej. Ciociu, Katie musiała ją znów spotkać. Po tym, co razem przeżyły, mówiłaś, że zostały przyjaciółkami na zawsze. To okropna opowieść. Czuję się jeszcze gorzej. Jessie, to nie koniec. Nie wspomniałam o trzech świątecznych prezentach. Jakich? Mikołaj wrócił w te święta i zostawił Katie kolejny prezent. Ale drugi był znacznie cenniejszy. Katie i Erin zostały przyjaciółkami. Mikołaj miał rację. Prawdziwa przyjaźń to bezcenny dar. Nigdy nie wiesz, skąd go otrzymasz. To ma mi pomóc przestać tęsknić za Bobim? Najcenniejszy był trzeci dar. Gdy Katie chciała być ze Śnieżycą, wystarczyło, że zamknęła oczy i o niej pomyślała. Śnieżyca pomogła Katie zrozumieć, że nawet gdy przyjaciel odchodzi, przyjaźń pozostaje. W sercu. Dziękuję, ciociu Mili. Nie ma sprawy, skarbie. Lubię opowiadać. Zejdźmy na dół, cieszyć się świętami. Tylko, Bobie, przyniosłeś moje rzeczy? Tak, ciociu. A wyglądasz na słabe usza. Jess, w wielkim kufrze jest więcej prezentów. Thank you.
Dziękuję, ciociu. Wesołych świąt, Jessie. Wesołych świąt, ciociu Millie. Wesołych świąt, panie Cameron. Wesołych świąt, Derek. Nowe sanki? Jess, chcesz się przejechać? Wejdź, Derek. Odjazdowe sanki. Nie boisz się szybkiej jazdy? Im szybciej, tym lepiej. Wesołych świąt, Śnieżyco. Nie zostawajcie w tyle. Wesołych świąt, Mildred, Katie Andrews. Junior, nie w tę stronę. Wiedziałem. Tekst Anna Piwnicka, czytał Stanisław Olejniczak. Truth will live through all time and space.